Słowo awans niedługo stanie się takim najczęściej używanym w częstochowskim sporcie. W zeszłym sezonie awans chłopaków ze Skry Częstochowa, ostatnio siatkarki częstochowianki, a teraz całkiem niedawno Skra Ladies Częstochowa przeskakuje z trzeciej do drugiej ligi. W studiu Radiofonu dzisiaj trener Patryk Mrugacz i jedna z najlepszych zawodniczek Natalia Liczko. Witam serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Okazały puchar, który ostatnio został wam wręczony po meczu w Myszkowie, dopiero w ostatniej kolejce. Dość długo czekaliście z tym awansem. Nie dało się tego zrobić wcześniej. Wysoki poziom był na trzecioligowych boiskach? Może zacznijmy od trenera. Czy wysoki? Ciężko zweryfikować. Były 3-4 drużyny, które grały na niezłym poziomie. Natomiast bardziej rozpatrywałbym to w kontekście tego, że mieliśmy sporo problemów po drodze, bo już na początku rundy trenerka Marta Mika wypadła nam z gry i to jakby nasza kluczowa zawodniczka, która spowodowała ta kontuzja nam to, że musieliśmy sporo zmieniać w naszym zestawieniu i formacjach. Później jakby kolejne takie niespodziewane urazy, zupełnie niezwiązane, można powiedzieć, z piłką nożną. No i było trudno tak naprawdę, było trudno, były trzy takie mecze, w których grało nam się bardzo ciężko i walczyliśmy o ten awans do ostatniej kolejki, ale udało się, cieszymy się bardzo z tego powodu i jesteśmy szczęśliwi. Natalia, ja przeglądając sobie te pomeczowe statystyki, kto zdobywał bramki, no to tam praktycznie co mecz w zasadzie się przewijałaś. Ile tych trafień było na wiosnę? Na wiosnę trafień było 8, a na jesień 10. Dobrze się rozumiecie w drużynie, bo Skra Ladies to można powiedzieć taki dość nowy twór, niedawno powołany, od razu z dużym sukcesem. Większość dziewczyn już się zna i tworzymy naprawdę świetną ekipę, zgrywamy się i naprawdę na boisku to widać. Tym składem chcecie grać dalej, czy trzeba będzie poszukać jakichś wzmocnień, zanim zapytam trenera? Oczywiście wzmocnienia są potrzebne, żeby była rywalizacja w drużynie, no ale myślę, że tym składem i tak zostaniemy i będziemy dalej walczyć. Co trener na to? Na pewno trzeba docenić zawodniczki, które z nami były od początku tego projektu i zdecydowały się nam pomóc i na pewno znajdzie się dla nich miejsce w tym zestawieniu. Natomiast druga liga to jakby nowe wyzwanie, nowe warunki jakby utrzymania po reorganizacji rozgrywek i stąd jakby jesteśmy zmuszeni do zrobienia kilku istotnych transferów, które znacznie nas wzmocnią. No właśnie, bo teraz grałyście w trzeciej lidze, de facto na czwartym szczeblu, gdzie było aż 16 grup, teraz wchodzicie do struktur, gdzie tych grup jest tylko 4, a w kolejnym sezonie mają pozostać najprawdopodobniej 2. To będzie bardzo duży przeskok sportowy? Myślę, że tak. Myślę, że dla nas to będzie spory przeskok. Jakby samo przez się, że połowa drużyn spada niżej, więc będzie się ciężko utrzymać. Stąd jakby od 3 miesięcy już negocjujemy umowy z zawodniczkami i gdzieś tam rozmawiamy na temat wzmocnień, żeby nam też było prościej się na tym szczeblu i bezpieczniej utrzymać. Natalia, jak ty to odczuwasz? Myślisz, że będzie duża różnica między drugą a trzecią ligą? Myślę, że będzie o wiele większa rywalizacja i walka o każdy punkt, bo to będzie nam potrzebne, żeby utrzymać się w drugiej lidze. Też patrzałem, wyjazdy niektóre się dość daleko zapowiadają, chociażby do Stylonu Gorzów, cała Polska do przejechania, to też jest jakiś problem taki logistyczny teraz? Myślę, że wyjazdy, to będzie na pewno wyjazd na 2 dni i wtedy drużyna się, salimy się i myślę, że to jest plus tego wszystkiego. Wy cieszycie się jeszcze awansem, to jest dość świeży temat, no ale nie ma co ukrywać, że ten projekt Skry Ladies jest gdzieś bardzo ambitny i wydaje się, że w kolejnym sezonie no też chyba fajnie byłoby powalczyć o ten najwyższy laur, czy na razie spokojnie utrzymanie tutaj bez żadnej presji? Myślę, że to zweryfikują najbliższe 2-3 tygodnie rozmowy, które odbywamy i wtedy będziemy mogli powiedzieć coś więcej na ten temat. Co Natalia, na ten temat powiesz? Myślę, że wszystko będzie dobrze. Jesteście zgraną ekipą, ale jeżeli jakieś zmiany miały być dokonane, to na jakiej pozycji tutaj coś może jeszcze szwankować, coś można poprawić? Myślę, że na przykład obrona, że potrzebna nam doświadczona zawodniczka na pewno, bo to nas wzmacnia i nam pomaga w trakcie gry. No i oczywiście też do przodu na napastnika, bo to też jest nam potrzebne, żeby napastnik strzelał bramki. Śledzicie Mistrzostwa Świata Kobiet, które teraz się odbywają? W miarę możliwości, jak pozwala czas, tak. Jakieś tam mecze oglądaliśmy, dziewczyny myślę, że również. No i parę istotnych wniosków jakby na przyszłość mamy wyciągniętych.
Dzisiaj na przykład odbywa się finał Pucharu Polski kobiet i moje takie pytanie, czy macie gdzieś tam w głowie taki plan, kiedy byście chcieli jako Sky Ladies być tak wysoko, żeby grać w tej polskiej czołówce? Czy to na razie jest na etapie gdzieś tam marzeń? Myślę, że na razie na etapie marzeń, aczkolwiek bez marzeń, jak ktoś nie ma marzeń, ciężko dotrzeć tam, gdzie się chce. Stawiamy sobie wysokie cele i cierpliwie jakby będziemy przez te szczeble chcieli skakać, ale z głową jakby i podchodząc do tego mądrze, bo jakby najważniejsza w tym wszystkim jest organizacja, finansowanie i od tego będzie dużo zależeć, w jakim stopniu, jak szybko będziemy mogli te szczeble przeskakiwać. Natalia, ty nie miałaś nigdy wątpliwości, że piłka nożna? Nie myślałaś o może siatkówce, może koszykówce, bardziej kobiecych sportach, tak gdzieś przynajmniej w obiegowej opinii? Nie, na początku tańczyłam, więc piłka nożna była daleko, no ale później poszłam na trening, zobaczyłam i naprawdę mi się spodobało i postanowiłam, że bardziej pójdę w piłkę niż taniec. Ja wam życzę dalszych sukcesów, mam nadzieję, że w nowym sezonie będziemy się spotykać, czy to w studiu, czy po meczach, to Skra Ladies nadal będzie w czołówce, nadal będzie się cały czas ten projekt rozwijał. Trener Patryk Mrugacz, Natalia Liczko, dziękuję bardzo za wizytę w studiu. Przypomnijmy, Skra Ladies Częstochowa jest już w drugiej lidze piłki nożnej kobiet. Dziękujemy.